Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Książka stanowi próbę przedstawienia problemów, które pojawiają się przy rozpatrywaniu wpływu rozwoju techniki na psychiczną stronę warunków życia człowieka. Autor zajmuje się głównie analizą postulatów pozytywnych, w których nie podejmuje się walki o hamowanie rozwoju techniki, lecz kładzie się nacisk na łagodzenie konfliktu poprzez wspieranie elementu osobniczego w układzie człowiek-technika. Arsenał służących temu celowi środków jest szeroki i wywodzi się z wielu dyscyplin naukowych. Jednak ściślejsze podporządkowanie całokształtu działania wspólnemu celowi oraz ważność tego celu uzasadniają potrzebę integracji badań, m.in. poprzez wyodrębnienie nowej dyscypliny naukowej, dla której proponuje się nazwę eutyfroniki. No właśnie, to jest, proszę Państwa, audycja Czy masz świadomość? Witam, Rafał Górski z tej strony. Dzisiaj będę rozmawiał z panem Alfredem Skorupką. Dzień dobry, panie Alfredzie. Dzień dobry, jeszcze raz witam. Pan Alfred jest doktorem z Uniwersytetu Śląskiego, który, co jest istotne dla tej rozmowy, obronił pracę doktorską w 2004 roku z filozofii pod kierunkiem profesora Józefa Bańki. Bo właśnie ten wstęp, który Państwu przeczytałem na początku dzisiejszej audycji, pochodzi z książki profesora Bańki, która nosi tytuł Technika a środowisko psychiczne człowieka. Wprowadzenie do zagadnień eutyfroniki. Książka jest co prawda stara, bo z 1973 roku, ale myślę, że temat z każdą dekadą jest coraz bardziej aktualny. Dlaczego i jak bardzo aktualny, to myślę, że wyjaśni się w dzisiejszej audycji. Dobrze, panie Alfredzie, proszę powiedzieć na początek, o co chodzi, co to w ogóle za nowa dyscyplina nauki, którą nazywa profesor Bańka eutyfroniką? Tak, dziękuję za możliwość rozmowy o filozofii pana profesora Bańki, bo pan profesor Bańka jest mi bardzo bliski, bo pisałem u niego doktorat i pracując na Politechnice Śląskiej, gdzie jestem w otoczeniu inżynierów, cały czas utrzymywałem kontakt naukowy z panem profesorem, który mnie kierował tak naukowo, doradzał mi, jakimi problemami się zajmować, po jakie książki sięgać. I mnie już na studiach zainteresowała filozofia profesora Józefa Bańki, bo nie każdy filozof tworzy własną filozofię, ale profesor Bańka był właśnie na tyle twórczy, że stworzył własny system filozoficzny. Nie wszystkim on się podoba, budzi czasem opory, niektórzy go nawet wyśmiewają, tym niemniej książki są w bibliotekach. Pan profesor Bańka wygenerował około 90 książek, więc dorobek jest przeogromny. Nie znam innego polskiego filozofa, który by tyle napisał. I jednym właśnie z aspektów jego filozofii, nie jedynym, bo są różne aspekty jego filozofii, jest eutyfronika. Taką dziedzinę wymyślił. Powiem taką anegdotę, że profesor Bańka mi mówił, że tą eutyfronikę wymyślił w czasach poprzedniego systemu Polski Ludowej, gdzie była jedna obowiązująca filozofia, marksizm. Więc profesor Bańka mi mówił, że nie mógł wymyślić nazwy, która by się kończyła na izm, tak jak na przykład pozytywizm, postmodernizm, bo to by była konkurencja dla marksizmu i to by było takie, no, że tak powiem, niedobrze widziane, więc wymyślił nazwę eutyfronika. Nie, niepoprawne politycznie. No, jak najbardziej niepoprawne polityczne, bo to by była jakaś eutyfronizm na przykład, to by był jakiś konkurencja dla marksizmu, więc profesor Bańka stworzył słowo eutyfronika. A z czego ono się wywodzi? Od greckiego słowa eutyfron,
Pan profesor Bańka tłumaczy to słowo prostoduszny, szczery, autentyczny i takim powinien być człowiek w cywilizacji technicznej. I taki typ człowieka postuluje właśnie eutyfronika zaprojektowana przez profesora Bańkę już w latach 70. XX wieku. No właśnie, bo tutaj jeszcze, jak się gdzieś tam dokopałem w tej książce, że tego słowa eutyfron, tak jak pan powiedział, no jest to, jeszcze jest zbitka do tego techniki, tak? I daje to w sumie eutyfronika. Tak, no, jeżeli mamy być tacy bardzo dokładni, to profesor Bańka miał takie upodobanie, że lubiał tworzyć nowe słowa w języku polskim. Te słowa występują głównie w jego książkach, dlatego mało kto się w nich orientuje, ale samo słowo eutyfron greckie, które zwykle się tłumaczy jako szczery, prostoduszny, to pan profesor Bańka wymyślił polski odpowiednik prostomyślny. To też jest szczery, autentyczny, ale profesor Bańka chciał własne słowo prostomyślny i uważał, że natura człowieka w swojej głębi, w swojej istocie jest taka szczera, autentyczna, czyli jak on to nazywał, prostomyślna. I właśnie cywilizacja techniczna poprzez narzucanie człowiekowi rytmu maszyny, rytmu komputerów, tłumi tą spontaniczność człowieka, tą ludzką empatię i w ten sposób właśnie niszczy tą wewnętrzną naturę człowieka. No takie było zdanie profesora. Nie wszyscy się z tym zgadzają, bo wielu jest apoteozów techniki, ale tak to profesor Bańka negatywnie ten rozwój techniki postrzegał. No ja akurat się tutaj z profesorem zgadzam, być może dlatego bardzo zaczęły mi być bliskie ostatnio jego refleksje. Natomiast jakby pan powiedział, czym ta dyscyplina miała się zajmować, jaki jest jej cel, o co tu chodzi? Tak, mówiąc jednym zdaniem, to celem nauki eutyfroniki jest według profesora Józefa Bańki ochrona psychicznej natury człowieka, czyli tej prostomyślnej, przed nadmiernym wpływem cywilizacji technicznej, która zdaniem profesora Bańki w wielu aspektach niszczy tą wewnętrzną dobroć człowieka. No dobrze, a czy pan patrząc na tą rzeczywistość wtedy, kiedy ją tworzył profesor Bańka i teraz, to czy znalazł jakiś rezonans profesor i ta dyscyplina w rzeczywistości społecznej w Polsce? No szczerze mówiąc, niestety trzeba powiedzieć, że twórczość profesora Józefa Bańki jest słabo znana w naszym kraju, mimo że był Polakiem, a to dlatego, że gdzieś tak od lat 80., 90. w swoich licznych książkach, no tak jak wspomniałem na początku, bardzo lubiał używać nowe słowa, na przykład nadmonada, raźnia, przeprzężenie, żeby wymienić tylko kilka. Słabo je tłumaczył, czyli czytelnik za bardzo nie wiedział, o czym profesor Bańka pisał i to spowodowało, że jego filozofia jest dla wielu niezrozumiała, no bo jeżeli ktoś się posługuje językiem, którego nikt nie rozumie, no to jest niezrozumiała. Ja pisałem doktorat z filozofii profesora Bańki, więc ogólne zasady jego filozofii zgłębiałem i ogólne zasady tej filozofii znam, ale w wielu szczegółach też nie czuję się kompetentny, bo profesor Bańka właśnie miał takie upodobanie. No każdy naukowiec, filozof ma jakieś upodobanie. Profesor Bańka miał upodobanie, że lubił naprawdę bardzo dużo pisać, a jednocześnie posługiwać się takim wymyślonym przez siebie słownictwem. No tak, ale z drugiej strony, wie pan, no, wydaje mi się, że te cele, które przyświecały panu profesorowi, no, są jak najbardziej aktualne, żywe i
i one jakby można je odnaleźć, raczej mają umocowanie w rzeczywistości, która nas otacza. Tak jak powiedziałem na początku audycji, myślę, że z dekady na dekadę coraz mocniej odczuwamy tą presję techniki, cywilizacji technicznej. Ja tutaj przywołam jeszcze jeden fragment z tej książki. Miałaby to być wiedza nastawiona na umniejszenie obiektywnych i subiektywnych stresów, na jakie jest narażony człowiek współczesnej cywilizacji, oraz specjalizująca się w badaniu i rozwijaniu przesłanek koniecznych do zachowania przez niego ludzkich uczuć i stanów psychicznych, szczególnie w dobie rewolucji naukowo-technicznej. Koniec cytatu. Czyli ta rewolucja po prostu z każdym właściwie rokiem, z każdą dekadą po prostu przyspiesza w niewyobrażalny sposób, więc zastanawiam się, że z jednej strony oczywiście tak jak pan mówi, te późniejsze książki, no być może one są już trudne, bo sam te ostatnie książki są dla mnie już samego mało zrozumiałe, natomiast te z lat 70., 80., ta książka, z której pochodzą dzisiaj cytaty, czyli Technika, środowisko psychiczne człowieka, no to ona jest bardzo takim prostym językiem napisana, tylko mam wrażenie, że to jest to, co pisze profesor Bańka, no to jest takie niepoprawne właśnie politycznie. No na pewno tak. Warto zwrócić uwagę, że pan profesor Bańka zaczął krytykować cywilizację techniczną w latach 70. Wszyscy wiemy, że w latach 70. świat techniki wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda obecnie. I pan profesor Bańka przez lata, bo zmarł w 2019, był wierny tej krytyce cywilizacji technicznej i na wiele sposobów ją krytykował, ale jak mijały lata, to coraz nowe problemy się pojawiały. Pan wybrał bardzo dobry cytat, bo właśnie profesor Bańka podkreślał, że cywilizacja techniczna daje człowiekowi stres, prowadzi do nerwicy, często do chorób psychicznych. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, ale w wielu przypadkach jest taki nagły pośpiech, takie wybicie człowieka z takiej właśnie prostomyślnej, jak to profesor nazywał, natury człowieka. A w jednej ze swoich ostatnich książek pan profesor Bańka, już jest napisana takim trudnym językiem, ale z tego, co z niej zrozumiałem, pan profesor twierdzi, że ludzie są na drodze do wytworzenia jakiegoś komputera nieskończonego, który raz wytworzony przestanie być w ogóle zrozumiany przez człowieka, bo do tej pory my rozumiemy komputery, my się posługujemy internetem, my sobie teraz rozmawiamy przez Skype'a, ale profesor Bańka niejako jako taki trochę prorok wieszczy, że ludzkość jest na najlepszej, ale tak trochę mówiąc najlepszej ironicznie, na najlepszej drodze do tworzenia jakiegoś komputera nieskończonego, który będzie już miał takie moce obliczeniowe, że ludzkość nie będzie tego w stanie zrozumieć i nawet wieści, że może to być jakaś zagłada cywilizacji, że ta technika jakoś przejmie władzę nad człowiekiem, trochę tak negatywnie postrzegając takie nurty jak transhumanizm i tym podobne zjawiska. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No myślę, że to akurat jest bardzo zbieżne z wieloma głosami na temat tego, do czego nas prowadzą, ludzkość prowadzą pracę nad sztuczną inteligencją, nad superinteligencją. Myślę, że tutaj pan profesor rozumie, nazywa to komputerem nieskończonym, a inni może to nazywają superinteligencją i to na pewno tutaj jest coś na rzeczy. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.pl jakiś kilka miesięcy temu prezentowaliśmy słynny esej Billa Joya z 2000 roku Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje? Zachęcam do lektury tego eseju.
On wtedy wywołał burzę na Zachodzie. Dlaczego wywołał burzę? Ja myślę, że po lekturze Państwo będziecie wiedzieć. Natomiast wracając do profesora Bańki, no właśnie, mnie to bardzo ciekawiło, czy ktoś podjął to wyzwanie, czy przejął pałeczkę po nim, czy ktoś się tymi tematami jakby w taki sposób, o którym mówił profesor, zajmuje. No właśnie. To znaczy było trzech takich uczniów, pan doktor Paweł Nierodka, pan doktor Adam Dura, no i moja nieskromna osoba, która właśnie te trzy osoby tak kontynuowały tą filozofię, ale po śmierci pana profesora, no ja już też napisałem dużo prac na jego temat filozofii. Te główne zasady myślę, że je zrozumiałem i po prostu zajmuję się też innymi zagadnieniami, ale jednak kontynuując w pewnym sensie myśl pana profesora, bo na przykład ja pracuję na Politechnice, u nas się dużo mówi o czwartej rewolucji przemysłowej, tak zwanej Przemyśle 4.0. Ja właśnie napisałem niedawno taką książkę Filozofia Przemysłu 4.0, ma się wkrótce ukazać i tam właśnie piszę też, tak jakby kontynuując myśl profesora Bańki, chociaż nie do końca już go cytując, że ten postęp technologiczny, który serwuje nam świat, może w wielu wypadkach być negatywny dla człowieka. Na przykład jeżeli wszystką pracę będą w fabrykach wykonywać roboty, no to czy urządzenia mechaniczne, no to ludzie nisko wykwalifikowani stracą pracę. I to już jest widoczne w niektórych sklepach, gdzie kasjerki są zastępowane kasami samoobsługowymi. Dla wielu osób nisko kwalifikowanych praca kasjerki w takiej Biedronce czy coś, no nie była rewelacją, ale no zawsze ta pani sobie zwykle tam zarobiła trochę pieniążków, natomiast niektóre sklepy po prostu idą w myśl tego przemysłu 4.0, wszędzie kasy samoobsługowe, klient sobie sam kasuje towar, płaci kartą, no i to wygląda fajnie, prędko się robi zakupy, tylko co z tymi kasjerkami, gdzie one znajdą pracę? No właśnie, bo profesor Bańka pisał też, że ta eutyfronika ma być nauką o bezpiecznym kierowaniu rozwojem techniki i usuwaniem jej negatywnych skutków. Co miał na myśli? O co chodzi z tym bezpiecznym kierowaniem rozwojem techniki? No trzeba powiedzieć, że pan profesor napisał liczne książki i tam wiele aspektów tej eutyfroniki poruszał, ale ogólna myśl mi się wydaje jest taka, że po prostu technika jest bardzo racjonalna. Natomiast my jako ludzie jesteśmy w dużej mierze istotami emocjonalnymi. Był nawet taki znany psycholog, on chyba jeszcze żyje, Daniel Goleman amerykański, który pisał o inteligencji emocjonalnej, że my rozumiemy innych ludzi nie tylko poprzez to, co oni do nas mówią, ale także poprzez emocje, poprzez wyraz twarzy. Gdy rozmawiamy z drugą osobą, chcemy widzieć jej emocje, jej reakcje. Natomiast maszyny, no to, jak podkreślał profesor Bańka, mają taką cechę, że trzeba postępować według algorytmów, według programów, na przykład w językach programowania komputerów nie wolno żadnych błędów popełnić, żeby komputer dobrze zadziałał i w ten sposób człowiek, zdaniem profesora Bańki, jest oduczany takiego człowieczeństwa, tej swojej emocjonalności. Profesor Bańka pisze nawet takie drastyczne słowa, jeśli emocje człowieka musiałyby zostać zniszczone, aby umożliwić dalszy rozwój cywilizacji, to można prorokować, że taka cywilizacja jest skończona. No trochę o niszczeniu tych emocji, myślę, że to też nawiązanie z kolei do Huxleya i Nowego Wspaniałego Świata, tak, no też. Gdzie po prostu ludzie faktycznie wybutulowani no byli pozbawieni tych emocji. A jakie profesor proponował
działania, które miały usuwać negatywne skutki tej rozwoju technicznego? Z mojej lektury, wie pan, ja też, profesor był tak wszechstronną osobą, tyle tych książek napisał, że ja też się nie czuję takim ekstra ekspertem od tego, ale z tego, co ja zrozumiałem twórczość pana profesora, to była ona zdroworozsądkowa. Profesor wiedział, że postępu techniki nie da się zatrzymać, ale trzeba właśnie chronić człowieka. Stąd postulat śmiały stworzenia eutyfroniki, która będzie tworzyć naturę psychiczną człowieka. I takich praktycznych postulatów to raczej trudno znaleźć, ale przede wszystkim w tych jego książkach przewija się, że człowiek powinien być człowiekiem. Powinien mieć prawo do swoich emocji, a nie do tego, żeby komputer mu dyktował, jak ma żyć. Bo zauważmy, że postępy komputeryzacji w dzisiejszym świecie prowadzą do tego, że człowiek trochę w swoim zachowaniu zaczyna funkcjonować jak taki komputer. Smartfon mu wyznacza pobudkę do wstania, do odbierania telefonów, do przeglądania. Na laptopie wszystko sobie sprawdza, musi się dostosować do rytmu komputera. I tutaj we wszystkich tych aspektach gubi się taki pierwiastek ludzki, takiej życzliwej rozmowy. Więc takich praktycznych zasad, jak to wprowadzać w życie, to profesor nie robił. Być może dlatego, że nie był jakimś psychologiem czy pedagogiem, żeby tak jakieś konkretne zalecenia, jak to w szkołach. To już na przykład pedagog mógłby powiedzieć, jak chronić, czy psycholog, jak chronić dziecko przed nadmiernym wpływem techniki. I są na ten temat prace. Wielu psychologów na przykład ostrzega przed uzależnieniem od gier komputerowych i tym podobnych zjawisk. Natomiast pan profesor, jako że był filozof, a filozof to też ma swoją specyfikę, rozważał ten problem teoretycznie. Czyli wielokroć do znudzenia powtarzał, że człowiek powinien być człowiekiem, a żeby być człowiekiem, musi zachować swoje emocje. Znakiem człowieka są emocje. Gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem i on nie uzewnętrznia żadnych emocji, jest taki, jakby to powiedzieć, no bezemocjonalny, no to jest tak jak komputer, taki bezemocjonalny. Więc człowiek reaguje na emocje, na płacz, na uśmiech, szczególnie na uśmiech reagujemy, a komputery nie zawsze nam to dają. Chociaż też trzeba powiedzieć, że jest w tej sprawie postęp, bo to, co pan profesor Bańka pisał, to jest technika w latach 70., 80., 90., a sami wiemy, jak ta technika pędzi. Na przykład produkuje się już takie roboty, które reagują na ludzkie emocje. W Japonii, w Chinach to już są takie postępy ludzkiej sztucznej inteligencji. Niektórzy mówią, że to takie oszukiwanie człowieka, że człowiek rozmawia z robotem, który się do niego uśmiecha, który do niego zagaduje, ale no myślę, że te postępy są tak gwałtowne, to też pan profesor Bańka podkreśla, to jest takie turbo przyspieszenie tej techniki, że my sami do końca nie wiemy, w jakim kierunku to zmierza, czy to wyjdzie nam ogólnie na dobre, czy na złe. No są pewne dobre symptomy, że na przykład w czasie pandemii może być edukacja dzieci, młodzieży i studentów. No ale są też te negatywne, te uzależnienia od gier komputerowych, od internetu, takie izolowanie się od drugich ludzi, bo właśnie często ciągłe przebywanie w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni internetowej oducza ludzi rozumienia drugiego człowieka, bo inaczej się rozmawia z przeglądarką internetową, a inaczej z konkretnym człowiekiem, z matką, z ojcem, z kolegą, z koleżanką. Rozumiem, że czy dzisiaj pan widzi w jakichś dyscyplinach naukowych te może odpryski tego, o czym mówił, na co zwracał uwagę profesor? No mi się wydaje, że właśnie
No, profesor Bańka oczywiście był filozofem i w nauce jest tak, że kto ma jakie wykształcenie, z czego zrobił habilitację czy doktorat, w tej dyscyplinie się obraca. Więc profesor Bańka jako filozof stworzył eutyfronikę, naukę filozoficzną. Ale tymi problemami obrony psychicznej natury człowieka przed różnymi zagrożeniami, nie tylko technicznymi, jak dobrze wiemy, zajmuje się psychologia. Jako ciekawostkę powiem, że brat profesora Józefa Bańki to psycholog, profesor psychologii, profesor Augustyn Bańka, więc też profesor Bańka często nawiązuje do różnych prac psychologów, często właśnie w swoich pracach o eutyfronice, o etyce nawiązuje do twórczości psychologicznej, bo mu też jest rodzinnie bliska, skoro jego brat też był, jest, żyje, jest bardzo wybitnym psychologiem. I właśnie no, nie trzeba dużo szukać. Właśnie psychologia jest taką dziedziną, w której ci naukowcy często podejmują takie problemy, na ile ta technika jest rzeczywiście dobra dla człowieka, a na ile jest szkodliwa. No bo eutyfronika to może nam się to podobać, ale mówiąc szczerze, to jest trochę taka dziedzina jednego człowieka, czyli profesora Bańki. On stworzył wiele książek na ten temat, on to głównie zajmował, no ja nieskromnie trochę też, ale głównie profesor Bańka. I za bardzo tego nikt nie kontynuował. Natomiast od dziesięcioleci istnieje psychologia i psycholodzy na różne sposoby zajmują się obroną psychicznej natury człowieka przed różnymi zagadnieniami. Psychologia jest w ogóle nauką zajmującą się zachowaniem człowieka w różnych jego aspektach, w odniesieniu do techniki, innych ludzi, psychologia społeczna, polityczna. I tutaj myślę, że jest wielkie zadanie dla psychologów, żeby właśnie nam tłumaczyli, jakie są negatywne aspekty techniki, bo pozytywne też na pewno są, ale właśnie chyba nie kto inny jak pedagodzy, psycholodzy mogą nas ostrzec, szczególnie dzieci, młodzież, przed nadmiernym uzależnieniem od środków technicznych. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę, bo to dobra puenta dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był dzisiaj Alfred Skorupka. Ja też bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!